Można tak powiedzieć, że w tej naszej gotyckiej katedrze mówią wieki. Powstawała ona w swojej strukturze budowlanej na przełomie XIII i XIV wieku. Na filarach apostołowie, statuły z początku wieku XV, potężna figura patrona katedry świętego Mikołaja, również z tego czasu. Mówią wieki, ale zapragnęliśmy, aby w tej katedrze, w której mówią wieki, mówiła też osoba młoda, bliższa nam czasowo, aby mówiła szczególnie do ludzi młodych, do swoich dzisiejszych koleżanek i kolegów. Dlatego zaprosiliśmy do tej katedry w młodej, 18-letniej zaledwie diecezji elbląskiej błogosławioną Karolinę, która pochodzi z powiatu tarnowskiego, z wioski Wałbruda, parafii Zabawa. W 1987 roku Jan Paweł II na tak zwanych Falklandach Tarnowskich ogłosił ją błogosławioną. Przed tą młodą dziewczyną, która oddała życie w obronie czystości, walcząc z żołnierzem rosyjskim, przed tą dziewczyną, która miała zaledwie 16 lat i parę miesięcy, klękał papież, klękali biskupi i setki tysięcy zgromadzonych tam ludzi, a wśród nich bardzo wielu ludzi młodych. Karolina dojrzewała do tej wielkości, do tej walki, w której utraciła ziemskie życie, ale wygrała życie wieczne, chwałę na wieki i chwałę wśród żyjących. Niech ona teraz do nas mówi, co nam może powiedzieć Karolina. Mówi nam o zamierzonej przez Boga godności człowieka, dziewczyny, kobiety, o godności ciała ludzkiego. Mówi nam o tym, że człowiek jest Boży, że Bóg w nim chce żyć i chce go sobą obdarowywać. Mówi nam Karolina o powołaniu do świętości. W kazaniu w czasie mszy beatyfikacyjnej Jan Paweł II powtarzał jak refren słowa świętego Pawła z listu do Koryntian: przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Mówił o powołaniu do świętości. Mówi nam Karolina, że nie ma w nas tyle mocy, abyśmy podołali trudnym wyzwaniom i zdobywali się na bohaterstwo, ale możemy tego dokonywać z mocą Ducha Świętego. Ona oddała życie w obronie czystości w roku, w którym przyjęła sakrament bierzmowania. Mówił Jan Paweł II, że ten płomień Ducha Prawdy, Parakleta, Ducha Świętego spoczął na tej zwyczajnej, prostej, wiejskiej dziewczynie. Mów do nas, Karolino, oby cię miał kto słuchać. W tej katedrze 23 października pod chórem otworzono, ustanowiono nową kaplicę z obrazem Karoliny, jej relikwiami, z płaskorzeźbami ukazującymi jej rodzinną parafię Zabawę i las, w którym poniosła męczeńską śmierć, w którym zwyciężyła na życie wieczne. Karolina tam zaprasza. To jakby jej domek, do którego zaprasza wszystkich, zwłaszcza młodych, aby nam powiedzieć: chodźmy z Chrystusem przez życie. Dzielmy się tym, co w nas najlepsze i najpiękniejsze. Ufajmy, że z Bogiem możemy być i mocni, i wielcy, piękni i święci.
Ekscelencję poprosimy jeszcze o przesłanie tkanin miast, żeby młodzież, która weźmie od świecy tutaj stojącej przy Karolinie, mogła przekazać to światło dalej nam tu zgromadzonym i wszystkim, którzy będą w Karolinie się wpatrywać. Weźcie to światło i nieście je jako światło wiary, światło miłości, światło apostolstwa.